Za nami spotkanie szóstej kolejki PKO Ekstraklasy ŁKS Łódź kontra Legia Warszawa. Spotkanie Beniaminka z wicemistrzem kraju. Długo wydawało się, że ŁKS odniesie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo przed własną publicznością. Niestety w końcówce faworyzowana drużyna ze stolicy zdołała dwa razy znaleźć sposób na defensywę ŁKS-iaków. Po raz kolejny w tym sezonie kibice, piłkarze, sztab szkoleniowy ŁKS-u musi obejść się słaciem. Na pewno jednak był to mecz godny Ekstraklasy, godny najwyższego poziomu rozgrywkowego. Dużo sytuacji pod jedną, jak i pod drugą bramką, wiele składnych akcji, szybkie tempo. No i znakomita atmosfera na trybunach, komplet publiczności, 90 minut śpiewu, 90 minut głośnego dopingu. I to udowadnia, że miejsce ŁKS-u jest w Ekstraklasie, że mimo tego nie najlepszego, jeżeli chodzi o wyniki początku sezonu, łódzki klub sportowy zasługuje na miejsce w elicie i kwestią czasu jest, kiedy zacznie wygrywać, kiedy zacznie zdobywać punkty, kiedy zacznie piąć się w górę ligowej tabeli.